Drodzy, są takie historie, które rozkładają mnie na łopatki. I dziś jedna z takich historii, historia dość długa, dlatego nie będę jej teraz czytał, ale zachęcam, możecie tę historię znaleźć w drugiej księdze Samuela od 13 do 18 rozdziału. Historia Absaloma, ale równie dobrze można powiedzieć historia Dawida i jego dzieci. Dlatego, że nasza opowieść zaczyna się od gwałtu. Gwałtu, którego ofiarą staje się Tamar, córka króla Dawida, a sprawcą tego gwałtu jest Amnon, syn króla Dawida. I drodzy, choć ta rzecz dotyka dzieci królewskich, choć dzieje się w rodzinie króla Dawida, Dawid nie reaguje. Trudno powiedzieć, jak zareagowali jego dworzanie, trudno też powiedzieć, jak przyjęli to inni. Wiemy, że Absalom poczuł się bardzo dotknięty całą tą sytuacją i czekał na stosowny moment, by jeśli król nie potrafi wyciągnąć konsekwencji wobec Amnona, by samemu wyciągnąć konsekwencje wobec swojego brata. Kiedy więc mija określony czas, kiedy wydaje się, że sprawa przycichła, Absalom zaprasza swojego brata Amnona do siebie, na ucztę, zaprasza też innych swoich braci i kiedy Amnon troszeczkę sobie podpił, słudzy Absaloma mieli bardzo jasne polecenie. Kiedy sobie trochę podchmieli, zabijcie go. Tak też się dzieje. Amnon zostaje zabity w domu Absaloma. Absalom ucieka i można powiedzieć, że mieliśmy historię, która zaczyna się od gwałtu. Teraz w tej historii mamy już zabójstwo, mamy ucieczkę. Tragedię, która dotyka całego Izraela, bo przecież dotyka rodziny królewskiej. Dawid jest wstrząśnięty, opłakuje swojego syna, ale mija pewien czas. Mijają kolejne 3 lata. W tym czasie Absalom przebywa w domu swojego dziadka, ale kontroluje sytuację, która dzieje się w Jerozolimie, kiedy więc dowiaduje się, że zmiękło serce Dawida, że zatęsknił za nim, to właśnie poprzez Joaba organizowana jest cała sprawa i Absalom może wrócić do Jerozolimy. Może wrócić, ale Dawid daje wyraźne polecenie, nie chce go widzieć. Absalom przybywa więc do Jerozolimy, mieszka w swoim domu i czeka. Ale, no właśnie, Absalom jest człowiekiem, który chce osiągnąć swoje. Mamy więc w tej historii gwałt, mamy więc w tej historii zbrodnię, a teraz mamy szantaż. Dlatego, że Absalom wymusza na dowódcy wojsk Dawidowych, na Joabie, to by ten przybył do niego, wymusza, dlatego że prośby nie spotykają się z odpowiedzią, wysyła więc swoje sługi na pole Joaba i każe spalić pole, czy zboże, które jest na polu. No, Joab musi więc przybyć, bo wie, że jeśli nie przybędzie, nie wiadomo, co dalej się stanie. I Absalom stawia sprawę jasno. Nie po to tutaj przybyłem, żeby siedzieć w swoim domu. Chcę widzieć się z królem. Joab, no właśnie, ulega szantażowi, organizuje spotkanie. Wszystko zostaje pięknie zaaranżowane. Absalom przybywa na dwór króla Dawida, pada przed nim na twarz. Scena bardzo wzruszająca. Dawid go podnosi, całuje. No i można powiedzieć, wszystko wraca do normy. Można by powiedzieć, historia zła, która była, już jest za nami. A od tej pory Absalom, który w tej chwili jest głównym pretendentem do tronu po Dawidzie, może spokojnie czekać na to, by zasiąść na tronie Izraela. Drodzy, ale ta historia nie toczy się w ten sposób. Absalom nie jest człowiekiem, który ma ochotę czekać na śmierć Dawida, ma ochotę czekać nie wiadomo ile, by zasiąść na tronie. Jest człowiekiem bardzo pięknym, bo tak opisuje go Boże Słowo. Jest człowiekiem bardzo ambitnym, jest człowiekiem mściwym, jest człowiekiem, który potrafi posunąć się do zbrodni. A teraz posuwa się do obmawiania samego króla, przedstawiania go w fałszywym świetle, tylko i wyłącznie po to, by zjednać sobie ludzi. Taka postawa człowieka, który przed innymi rysuje zupełnie inną postać niż Dawid nią jest. Absalom wychodzi, spotyka się z ludźmi, którzy przychodzą do króla, by spotkać się z nim, przedstawić swoją sprawę i mówi, słuchaj, to nie ma sensu.
Król Dawid na pewno cię nie wysłucha. Sprawa jest prosta, ja bym ją oczywiście załatwił, no ale wiesz, Dawid nie kiwnie nawet palcem. Rok po roku Absalom buduje wokół siebie przychylność ludzi, na których na pewno wpływ ma również jego uroda. Człowiek piękny, elokwentny, ambitny, a przede wszystkim taki, który wstawiłby się z pewnością za nami. To wszystko musi robić na ludziach wrażenie. I Absalom zdaje sobie z tego sprawę, bo przecież dokładnie chce to osiągnąć. Kiedy więc mijają kolejne lata, 4, jeśli dobrze pamiętam, Absalom prosi swojego ojca Dawida o to, by mógł pojechać do Hebronu, tam miejsca, w którym spoczywają patriarchowie, by tam złożyć ofiarę, ale tak naprawdę przygotowuje już wszystkich do tego, by ogłosić siebie królem w Izraelu. I rzeczywiście tak jest. Kiedy przybywa do Hebronu, pada wieść, cały lud idzie za Absalomem. Dawid jest kompletnie przerażony. Nie spodziewał się, że ten syn, któremu przebaczył, ten syn, którego wyściskał, przyjął z powrotem do domu, że ten syn podniesie teraz na niego rękę, choć można powiedzieć, czego mógł się Dawid spodziewać, patrząc na to wszystko, co działo się i dzieje w jego domu. Historia jest więc taka, że Dawid musi uciekać. Staje się znowu Dawidem uciekającym przed królem samowładnym, czy tym, który się sam ogłosił królem, ucieka i staje się Dawidem tułającym. Ale właśnie w tym momencie budzi się w nim stary Dawid, który wie, co to znaczy uciekać, który wie, co to znaczy na nowo próbować zorganizować swoje życie i chronić się w sytuacji zagrożenia. Dawid organizuje określone osoby, które będą mu donosiły o sprawach, które dzieją się w pałacu, a Absalom? Absalom przybywa do Jerozolimy jako ten, który teraz ma zostać królem Izraela. Ale poza chęcią władzy tak naprawdę Absalom nie miał kompletnie pomysłu, a przede wszystkim nie wiedział, co to znaczy sprawować rządy. Jest człowiekiem, który nie wahał się sięgnąć po miecz, by usunąć swojego konkurenta, by zemścić się za swoją siostrę. Jest człowiekiem, który potrafi wymusić na innych szantażem to, by osiągnąć to, co chce. Jest człowiekiem, który potrafi spiskować, buntować się, a teraz jest też człowiekiem, który publicznie gwałci nałożnicę swojego ojca. To jest straszna historia i dlatego powiedziałem wcześniej, że są to historie, które rozkładają mnie na łopatki. Ale to nie koniec tej historii, drodzy. Dochodzi do wojny, bratobójczej wojny w Izraelu. To nie jest wojna, w której Izrael będzie bronił swoich granic. To nie jest wojna, w której Izrael będzie bronił się przed najeźdźcami. To jest wojna, w której Izraelici będą walczyć przeciwko Izraelitom. Jak czytamy, zginie bardzo wiele osób, a jedną z tych, która zginie, będzie Absalom. Zgubią go jego włosy. Piękne, ogromne, czarne włosy, które wiele ważyły, jeśli dobrze pamiętam, 200 sykli według wagi królewskiej, ale to właśnie one sprawią, że zapląta się w konarach dębu i tam z zimną krwią zostanie zabity. Drodzy, można czytając tę historię zastanowić się, co by było, gdyby Dawid zareagował na gwałt dokonany na Tamar. Tego nie wiemy i można oczywiście gdybać, co by mogło być. Natomiast kiedy czytam tę historię, to wiem jedno, że niestety historia taka jak w domu Dawida dzieje się również dziś w wielu domach, które są obok nas, a może też w naszych domach. Bo straszne historie, które rozkładają na łopatki, niestety nie jest to tylko i wyłącznie kwestia historii, ale ciągle dzieją się obok nas.